Krzysztof Sarna, ze mną Bartosz Filipiak, MVP tego spotkania z wygranego z GKS-em Katowice. Rozpocznę od pana dobrej dyspozycji, 64% skuteczności w ataku i 17 punktów. Chyba dobre rozpoczęcie sezonu, no i ta forma jest. Tak, ale myślę, że to tak naprawdę dzięki zespołowi, bo cały zespół zagrał dzisiaj na fantastycznym poziomie i myślę, że nie mieliśmy luki w całym naszym graniu i na pewno dużo łatwiej się gra, kiedy każdy dołoży swoją cegiełkę do lepszej gry. Tym blokiem to dzisiaj bardzo pokaraliście przeciwnika. Tak, tak. No to też jest robota naszego sztabu, bo przygotowali dobrą, mądrą taktykę. My skupiliśmy się na tym, żeby ją jak najlepiej wykonać i tak naprawdę no, tylko się cieszyć, bo ten element funkcjonuje jak trzeba. Ten drugi set chyba też taki trochę kluczowy, bo nie zaczęliście go dobrze. Przeciwnik zdecydowanie odjechał, a wy w samej końcówce po prostu rzutem na taśmę wyciągnęliście. Tak, tak, tak. I z tego jeszcze bardziej się cieszymy, że tak naprawdę w nerwowej końcówce po stracie prowadzenia w środku seta potrafiliśmy szalec zwycięstwa w drugim secie przechylić na naszą korzyść. To napawa na pewno pozytywnie na przyszłość. Czego zabrakło w tym ostatnim spotkaniu z Rzeszowem? Myślę, że Rzeszów jest klasowym przeciwnikiem i tak naprawdę musielibyśmy zagrać, myślę, że każdy mecz konia, żeby to spotkanie wyglądało na równi. Jesteśmy też stosunkowo nowym zespołem, bo tak naprawdę trzech ludzi w szóstce jest nowych i te pierwsze mecze są dla nas sprawdzianem, gdzie jesteśmy, gdzie możemy być lepsi, gdzie jest okej. Jak w ogóle właśnie atmosfera w zespole, jak się odnajdujecie po tych zmianach? Myślę, że jest jak najbardziej w porządku. Chłopacy z zagranicy są otwarci. Wszyscy staramy się wprowadzić ich do zespołu, żeby czuli się jak najlepiej i myślę, że nam to wychodzi. Teraz też przed wami dużo grania z takimi zespołami teoretycznie na waszym poziomie, właśnie Kuprum, Barkom, Luk. Celem chyba będzie po prostu jak najwięcej punktować w tych wszystkich meczach. Dokładnie tak. I tak jak powiedziałem wcześniej, te pierwsze mecze są dla nas takim sprawdzianem i testem, co możemy zrobić lepiej w następnych meczach, bo liga pędzi i tak naprawdę musimy dość szybko reagować i poprawiać swoje mankamenty.